Dzień dobry Państwu, witamy po raz trzeci w programie Dyżurny Satyryk Kraju, to tak się sam nazwałem i nikt jakoś nie protestuje, wobec tego będę dalej dyżurnym satyrykiem, dyżurny energetyk niech sobie działa obok, dyżurny prokurator się okazało jest już teraz w czasie wyborów, jest dyżurny prokurator i można na kandydata coś powiedzieć albo kandydat na kogoś może powiedzieć i od razu ten drugi kandydat może tego do prokuratora i ten go od razu może w ciągu 48 godzin zdaje się, albo nawet szybciej złapać, czyli mamy dyżurnych ludzi w tej chwili czuwających, nawet nad tym, co ja mówię teraz, już jakiś dyżurny prokurator czuwa i tylko czeka, żebym ja coś tam nie powiedział. No zobaczymy, powiem, nie powiem. Proszę Państwa, dzisiaj po ostatni raz znowuż chyba w naszej jesiennej aurze. Tydzień temu się żegnaliśmy już z tą pogodą jesienną, że Złota Polska Jesień się kończy. Żałowałem, że już po prostu nie będzie tych pięknych liści za mną, które Państwo widzą, tych ptaszków, które jeszcze gdzieś tam słychać. A się okazało, że prezent dostaliśmy jeszcze tydzień. Mamy taką piękną pogodę. Wobec tego właśnie tak tutaj, wśród tej jesieni, chciałem z Państwem pogadać o wielu sprawach, które się cisną. Państwo do nas piszą. Prosimy, żebyście pisali, dzwońcie nawet, jak macie telefon, nasz numer macie, albo swój telefon macie, to tym telefonem do nas. 15 56 32 w Warszawie jest taki telefon. No a adres Państwo na końcu naszej audycji sobie odpiszecie, będzie adres, tak. O czym ja dzisiaj chciałem porozmawiać na samym początku. Proszę Państwa, no idzie czas używania skrótów organizacji. I tutaj niestety jakby gramatyka przegrywa z polityką. No, niektóre organizacje mają swój rodzaj, prawda? Jest rodzaj męski, żeński i niejaki. No i jakoś tak się samo ciśnie, na przykład ZHN, wszyscy mówią, ZHN powiedział i wystawił kandydaturę, potwierdził, zebrał się, tam dużo ludzi należy, więc zebrał się ten ZHN, a się okazuje nieprawda, bo ZHN to zjednoczenie, to jest o, zebrało się, to może jest niepopularne, co ja mówię, ale niestety jest rodzaju niejakiego, tak? Tak jak, no, ja, o, PSL, też jest rodzaju niejakiego, bo to jest Polskie Stronnictwo. PSL nie wybrał i mianował i potwierdził, że ten, tylko wybrało PSL, wybrało. Tak, no SLD to od razu się ciśnie, że to jest rodzaj niejaki. SLD zrobiło, wiadomo, że SLD to w ogóle, co ono mogło zrobić? A się okazuje nieprawda. SLD jest rodzaju męskiego, on zrobił, bo to jest sojusz, ten sojusz. I on zrobił, potwierdził, wystawił, potępił i przyjął jeszcze raz i wyrzucił. To on jest. Tak gorzej już z tymi uniami, bo Unia UW, to nie wiadomo, w ogóle ludzie nie wiedzą, ta, ten, to. Ona jest ta, Unia. PRL jest też ta, nie ten PRL. Ten PRL był potworny, oczywiście, ale on niestety nie był ten, tylko ta PRL, bo to Polska Rzeczpospolita i tak dalej, i tak dalej. Kochani, używając skrótów jednak musimy utrzymywać te rodzajniki, mimo że komuś naprawdę nie pasuje. No ale nasz program nie tylko tymi sprawami się będzie zajmował. W końcu kampania prezydencka jeszcze trwa i tematów będzie sporo. My będziemy dzisiaj pytali ludzi zupełnie, ale to zupełnie o inne rzeczy. Wiadomo, że nasz program cały czas ma kontakt ze społeczeństwem poprzez to, że wypadamy na ulicę i pytamy. Dzisiaj zadaliśmy też przechodniom pytanie. I znowu jesteśmy na ulicach Warszawy. Taki już nasz zwyczaj naszego programu, że rozmawiamy z ludźmi bezpośrednio. Kontakt jest bardzo ważny, nie można się oderwać. Mam znajomego, prowadzi program w telewizji, oderwał się i teraz nie może się przykleić z powrotem. To jest niestety, my się trzymamy ostro tutaj ziemi i społeczeństwa pytamy, jak Państwo już pamiętają może, w naszych programach pytania nie ja zadawałem, tylko zadawała Małgosia, nasza praktykantka. Znowuż ma, widzi Małgosię, jakie piękne kwiatki dostałaś się. Tak? Dostałeś się, kupiłaś? Nie dostałam od jednego przechodnia. Od przechodnia, no proszę. Już poznają naszą Małgosię z telewizji po dwóch programach. Jak znosisz tę sławę i popularność? Bardzo mi jest miło. Takich ładnych kwiatków dawno nie dostałam. Dobrze, wobec tego dzisiaj jakieś pytanie naszym przechodniom zadać musimy. Zapytam się, co się ludziom w Polsce nie podoba. Bardzo proszę. Chyba to, iż bez jakiegoś indywidualnego rozliczenia pomstuje się na wszystkich i na wszystko, co było. Dzima, taka jest zbyt ostra. Ogólnonarodowy bałagan. Prezes PZPN za swoją głupotę, która po prostu szkodzi dobru polskiej piłki. Nie podoba mi się to, że po prostu ludzie po tylu latach komunizmu się niczego nie nauczyli. W tym momencie przy naszych tegorocznych wyborach, nie wiem jak to będzie. Tak, że kradną, kradną, jeszcze raz kradną. Wszyscy do żłoba się pchają jak tylko mogą. I biją się o stołki. Generalnie podatki za wysokie.
Nie podoba się, no po prostu to, co się dzieje w tej chwili, no, że mamy 18 czy 17 kandydatów na prezydentów. W Polsce? No bezrobocie. Za dużo chyba tego, co się nie podoba. Nie, ogólnie wszystko mi się podoba, te przemiany, które nastąpiły, to jest zupełnie inny kraj. Jest za dużo śmieci, brudów, nikt nie dba o czystość. Mam być szczera, obecnie nie podoba mi się nic. No to mi się nie podoba, że wszyscy się pchają do władzy, są prezydentami i później są bezkarni. Nie wiem, może niskie zarobki, nie wiem. I chaos ogólny, który teraz panuje, taka rywalizacja trochę między różnymi właśnie obozami, lewica, prawica, i nie ma takiego porozumienia za bardzo. Nie podoba? Tak. Mnie się tutaj podoba. Nie podoba mi się to, że ludzie po prostu nie rozumieją tych przemian. Nie podoba mi się w Polsce to, że każdy ciągnie dla siebie. To, że wielu nieprofesjonalnych ludzi angażuje się do spraw polityki. W Polsce nie wiadomo, kto rządzi. Nie wiadomo, kto rządzi. Czy rządzą czerwoni? Nie podoba mi się tak. Czerwoni u władzy, w ogóle degradacja środowiska, reklamówki, wszędzie są reklamówki foliowe, one się długo rozkładają, papierem, żeby ich zastąpić. Ocena, jak Państwo widzą, jest dosyć brutalna, no z przechodniom się nie wszystko podoba. Ale po to jest nasz program, żebyście Państwo mogli wyrazić swój pogląd. Także czekajcie na ulicach, niekoniecznie Warszawy, różnych miast, może się zjawimy. Ja to się z Państwa nie może doczekać, jest możliwość, listy do nas można pisać. Trochę listów przyszło do nas, nie powiem, żeby za dużo. Nasz program jest emitowany równolegle z różnymi bardzo interesującymi programami na innych programach. No ale telewizji i telewizji satelitarnej, wideo niektórzy mają, se puszczają w tym czasie. Proszę bardzo, ale ktoś tam oglądał i jednak listów trochę przyszło, więc my odpowiadamy na niektóre. Większość listów jest do nas, że fajnie, że jest taki program, że pani Tadeuszu i że ja się dobrze ubieram. No takie, jak że tam, co tam jedna pani, że ho, ho nawet napisała i że może nawet jest wielbicielką, ona z Głuchołaz napisała. Może dlatego, że tak daleko od Warszawy, ale jedna był taki list. Z tego listów takich miłych był, ale jest dwa listy takie konkretne. Jeden list od pana Marka z Krakowa. Tu zdaje się, mam, o tu jest ten list, zdaje się, tak, tak. Tu pan Marek pisze, że on jest oburzony, bo on prowadzi firmę i on dzwoni do różnych prezesów, decydentów, sprawy załatwia, po prostu nie, że on tam się naprzykrza, że mu coś dali, nie, oni muszą mu załatwić. I zwykle jak dzwoni, to zawsze jest prezes zajęty albo go nie ma. Czy dyrektor, czy zastępca, czy przewodniczący, czy naczelnik zajęty, nie może, przepraszam bardzo, ma gościa. I wtedy on zostawia swój telefon sekretarce, żeby ona panu temu powiedziała, żeby pan zadzwonił, jak ma czas. To nigdy się mu nie zdarzyło, żeby oddzwonił. Jest to taka choroba polskich urzędników, decydentów, że nie oddzwaniają po prostu. Panowie, naprawdę, wy też będziecie dzwonili. Będzie też tak kiedyś, że powie pani Małgosiu, pani połączy mnie z prezesem z kim, a ona ma gościa i tak będzie, to niech odzwoni, nie odzwoni. Nikt do nikogo nie odzwania, kochani, nie można tak, po to są telefony, one może marnie działają, ale jednak oddzwaniać, ja bym bardzo prosił, sam ten problem mam, dziękuję panie Marku, że pan nam tutaj korespondencyjnie to jakby podjął ten temat. Oddzwaniać, kochani, oddzwaniać, bo to jest ważne. Dalej, następny mamy tutaj list, gdzie on jest. O, nawet mam tutaj, tak, od pana Tadeusza z Piaseczna. Pan Tadeusz twierdzi tutaj w liście, który gdzieś mi tu się zapodział, o, tu jest list pana Tadeusza, że ktoś udostępnił jego dane, chyba biuro adresowe, czy ktoś biuro ewidencji ludności i przysyłają mu tych różnych reklam, a on nie chce. On nie chce, żeby mu nie przysyłać i żeby mu nie dawali jego adresu, nikomu. Jego firmy, ani jego, bo mu wysyłają, namawiają go, żeby pojechał na wczasy, żeby sobie kupił domek, żeby to, a on nie chce. Ale panie Tadeuszu, to jest niestety taki kapitalizm już jest teraz. No co zrobić? Ja byłem teraz w Niemczech, to tam się dopiero ludzie bronią. Ale jak reklamować inaczej? Fakt, że są ludzie, którzy są już zdecydowani, oni wiedzą, jaki rodzaj tam pasty do zębów muszą, żeby im to jajko nie zmiękło z jednej strony, a z drugiej, żeby było twarde. Wiedzą, prawda? Wiedzą, który szampon używać, żeby mu połowy włosów tylko wypadła, a druga, żeby została, prawda? Tu łupiesz, a tu zostało, prawda? Są tacy ludzie, zdecydowani są. Wiedzą, jakie opony są dobre, żeby wpaść poślizg. Już se kupił, po co by drugie? Przecież ile tych opon może mieć? Są, no i nie chcą tych reklam. W Niemczech nawet ludzie piszą na swoich skrytkach takich pocztowych, nie wrzucać reklam. U nas jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Pan Tadeusz pisze, że jak patrzy na lasy, o tu wokół mnie są lasy, to mu się łza wokół kręci, bo to wszystko muszą pociąć po to, żeby jemu zareklamować to, czego on w ogóle nie potrzebuje. No, my mówimy o naszym tutaj kraju, kraju może niezbyt dokładnym. Przenieśmy się zatem do paradizu.
I kolejna korespondencja waszego korespondenta prosto z paradizu, krainy, w której tu jestem już kilkanaście tygodni i muszę powiedzieć, że no jest mi przyjemnie. Ogólnie jest mi przyjemnie, bo tu w ogóle jest przyjemnie. Przyjemnie jest tym, że muszę państwu i powinienem przekazywać szczegóły życia właśnie paradizu. Większość mieszkańców paradizu to emeryci. Po prostu tak to zostało urządzone, że na emeryturę przechodzi człowiek, który przepracował 50 lat dla gospodarki paradisu. Z tym, że tu nie obowiązują żadne dokumenty, wobec tego wystarczy oświadczenie danego delikwenta, że on jest już emerytem i w związku z tym jest zaliczany do emerytów. Emerytura tutaj wynosi 150% płacy w sferze materialnej, wobec tego każdy niemalże chce być emerytem. No i tych emerytów się teraz spotyka, no nawet takich, co ja bym ich zakwalifikował do szkoły średniej, powiedzmy, nawet podstawówki, a mówiąc dzień dobry, jestem już emerytem, ponieważ tak oświadczył, wszyscy mu wierzą. Jeśli chodzi o życie emerytów, no to życie emerytów w paradisie jest bardzo urozmaicone. Oni spotykają się na bardzo eleganckich balach i rautach. Są bardzo drogie ceny biletu wstępu na taki bal. Właśnie dzisiaj się wybieram do hotelu Sheraton tutaj w paradisie, gdzie spotkanie jest emerytów. Oczywiście problem jest z obsługą tych bali, ponieważ wiele osób jest na emeryturze, a nie ma kto obsługiwać tych bali, więc coraz większe pieniądze zmuszeni są emeryci płacić kelnerom, niestety różnym sprzątaczkom. I ceny biletów rosną na te spotkania. Wobec tego emeryci zrobili taki postulat, żeby parlament uchwalił, że od przyszłego roku emerytura będzie 200% płacy materialnej, żeby oni mieli pieniądze na wydawanie na różne swoje konieczne przyjemności. W końcu należy im się po tylu latach pracy. No ja jeszcze mam trochę tutaj, myślę, że chwil spędzę i po jakimś czasie może też doczekam się emerytury w paradisie. Na razie emerytem nie jestem, już się wybieram na raut. No, jak państwo widzą, emeryci tutaj sobie chodzą, pokazują swoim wnuczkom to, co mają do pokazania. I jak to tutaj w paradisie życie sobie płynie. Żegna was, wasz korespondent, idę się przebieram na bardzo elegancki raut emerytów. O, musi być jakaś gorąca wiadomość. Jest wiadomość. Otóż, o tak, baza w Murmańsku okazuje się, proszę państwa, nie zapłaciła za prąd i wyłączyli im prąd w bazie wojskowej. No nie wiem, jak u nas jest z tym płaceniem za prąd. Być może kradzież tej broni na wymowie to wynikła z tego, że tam ciemno było, czy co? No ja się aż boję. A jak u nas na granicy kiedyś prądu zabraknie? No nie wiem. O, tutaj mamy. A mniej gorąca wiadomość, to chyba blisko wody. A jest, z gminy Osiaków. Okazuje się, że tamtejsze władze gminy padły na genialny pomysł. Już tam jest remont mostu na drodze numer 8. I no, nie można przejechać, bo mostu nie ma, czy jest woda, tam wymieniają coś. No i oczywiście jest objazd, nie wiem, kilkanaście kilometrów gdzieś bokiem, tam trzeba jechać. No i władze wpadły na pomysł, żeby zbudować dwa takie mostki obok. No ale tak, no pieniędzy skąd na mostki? Więc jakim... Biorą myto za przejazd przez te mostki. Ale nie wolno w Polsce brać. Jak oni wykombinowali? Biorą pieniądze za wstęp do parku. Między jednym a drugim mostkiem są cztery drzewa i taka ścieżka. I tak się przyjeżdża. Mostek, ścieżka, mostek. I oni kasują 5 zł, czyli więcej jak 2 dolary za przejazd przez park. Napisane za wstęp do parku. Rewelacyjny pomysł, narodę popieramy. Władze gminy Osiaków. Oj, tu mam jakąś wiadomość. Dziwno, tak jest. Prasa podała i to łódzka. Prasa podała za panem profesorem Falandyszem. Otóż pan profesor powiedział, że 7 razy miał wszyty asperal. Ja naprawdę gratuluję panu profesorowi. Nie ilości, być może, tylko że o tym powiedział po prostu. Wszyscy w kraju, w którym się wypija 11,9 litra spirytusu rocznie na osobę, nikt nie pije, nikt. Wszyscy chodzą, trzeba się patrzeć, politycy, kandydaci, wszyscy, a broń Boże, żeby grama. Nie, ale skąd? No czasami piwko. A pan profesor powiedział, no że niestety lubi, no ale żeby mu przeszkadzało, to musiał parę razy przestać. Naprawdę gratulujemy, panie profesorze, szczerości. Tutaj mamy, kochani, z Polagry, z
takie targi są w Poznaniu. Otóż redaktor zapytał rolnika, który wymyślił takie jakby prowadnice do rodzenia, ja dokładnie nie wiem, ale maciora rodzi młode, no i ona tam, żeby wygodnie było, leży. Redaktor zapytał, czy to nie boli taką świnię. Ten rolnik mówi, że on nie wie, nie pytał, ale myśli, że to jakby trochę wygodnie jest tej świni. Mówi, ale już teraz takie są różne tendencje. Ten rolnik mówi, że niedługo dojdzie do tego, że zaczniemy się zastanawiać, czy dojenie krowy, jest takie coś, dojenie krowy codziennie, nie uwłacza jej godności. Proszę Państwa, no, wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że prawo i satyra zazębiają się ze sobą. Często satyryk właśnie jako temat swojej satyry bierze człowieka, który mija się z prawem. Zatem ponownie u nas w naszym małym mini-studiu wybitny satyryk, pan Jan Pucieniczak. Można powiedzieć nawet satyryk i prawnik jednocześnie już teraz, bo nie wiem, czy obraziłem pana, panie Janku, mówiąc panu, że jest pan satyryk? No chyba nie. No właśnie, bo czy prawnik i satyryk to jest według pana zupełnie przeciwstawna sprawa? No, mamy takiego jednego prawnika, który był prawnikiem u pana prezydenta, teraz robi w Polsacie programy, takie trochę rozrywkowe, czyli jakby od prawa do satyry blisko. Bardzo blisko, tak. Ja doświadczyłem tego na sobie zresztą. No, pan występował na estradzie już nawet wielokrotnie. Panie Janku, mówiliśmy ubiegłym razem o pozwoleniu na broń, jak tą broń załatwić i tak dalej. Przecież nie zawsze taki przestępca atakuje pistoletem, prawda? Oczywiście. Bywa, że nożem. Zdarza się. To czy na przykład, jak nożem atakuje przestępca, to czy się można bronić pistoletem albo szablą? No nie bardzo, dlatego że mielibyśmy tutaj do czynienia z tak zwanym ekscesem intensywnym, czyli przekroczeniem granic obrony koniecznej poprzez użycie narzędzia nieproporcjonalnie groźnego do tego, którym byliśmy zagrożeni. Bo gdzie nóż taki, a szabla jaka. Nie? No, czyli co, należy się bronić rzecz podobną bronią? No, proporcjonalnymi środkami. Znaczy, przestępca ma lepiej, bo on atakuje tym, czym chce. No rzeczywiście do niego należy wybór. A, no, a taki napastowany musi się dostosować. Dostosować, tak. No to czyli załóżmy, że proszę Państwa, no jak może się Państwo wybieracie na jakąś niezbyt bezpieczną wycieczkę, no i przypuszczacie, że być może ktoś Was atakuje, to co na wszelki wypadek, w jedną rękę siekierę wziąć, w drugą pałę, kamienie po kieszeniach, no i tutaj noży z 20 za pazuchą różnej długości. On do Was nożem, patrzycie jaki on ma, wyjmujecie taki sam. Prawda? No mniej więcej. Tak by trzeba, tak? No był taki przypadek, wie Pan, w Siedlcach. Jedna pani spała we własnym łóżku, to się w Siedlcach zdarza. No, rzeczywiście. To jest, wie pan, kultura inna, na wschód troszkę, panie w swoich łóżkach śpią. I ta pani dojrze w własnym łóżku, to spała jeszcze na parterze. Mhm. A gorąco było tego lata, pamiętam on bardzo. Okno zostawiał otwarte. I pan przechodził ulicą, zobaczył okno otwarte, włamał się do mieszkania. Nie mógł się włamać, skoro okno było otwarte. Żeby się włamać, trzeba pokonać jakąś przeszkodę postawioną, zwolił właściciela, gdyby wybił szybę, wyważył okno, byłoby to włamanie. A jeżeli wszedł przez otwarte okno i nic na przykład stamtąd nie ukradł, to naruszył przepis artykułu 171 kodeksu karnego, czyli zrobił tak zwane najście domu, albo inni prawnicy nazywają to naruszeniem miru domu. A, czy rozumiem, że jak ktoś do mnie wejdzie, do domu, tak, przypadkowo nastawiłem okno otwarte drzwi w bloku tego i wszedł do środka, siadł na przykład i siedzi sobie. Jak ogląda telewizję. O, i nic nie robi, to co to? To, no, to jest właśnie 171 przepis artykułu. No ale co, mogę go wyrzucić? No w zasadzie powinien go wezwać do opuszczenia pańskiego lokalu. No ja mówię, pan wyjdzie z mojego mieszkania, a my nie chcemy się. No to trzeba wezwać organy porządkowe, organy ścigania, tego wtedy wyprowadzą. Ale jak ja bym sam chciał go złapał i wyrzucił z domu, to no co? To może pan odpowiadać za naruszenie jego nietykalności cielesnej. Czyli za napaść. Tak. Czyli jak we własnym domu złapię kogoś i wyrzucę z niego, z mojego domu. Jeżeli pan krzywdę zrobi, będzie pan odpowiadał. No ale krzywdę, jak nosiniaka czy coś, to już, tak? No tak, tak. To wystarczy. Tak. A no właśnie, no widzę. Ale ten pan nie miał tego przypadku, bo ta pani spała. Aha. On szedł przez okno, ja mam, widzi, ta pani śpi i tak nie wiedział, co pierwsze, bo ona spała tutaj, dalej była jakaś biżuteria, futra i tak nie wiedział, co pierwsze, to panią tego, i naruszył mir tej pani. No nie można tej pani miru naruszyć, można naruszyć mir pani domu tylko, natomiast tej pani samego miru nie można naruszyć. No ale on naruszył. No ale co, ja musiał wiedzieć, jak on się zachował, co on robi, żeby się ustosunkować do tego, jak to zakwalifikować prawnie. Ułożył się na nie poziomu. Mhm. No czyli można by uznać, że było to usiłowanie gwałtu. No zaczął usiłować być może. Nie wiadomo czy tak, no ale się położył. Tak. No i on się na niej ułożył i ta pani się obudziła. I tak się zobaczyła, że coś jest nie tak, nie pasowało jej. Tak się darła, że wszyscy sąsiedzi okna pozamykali, bo nie dała spać. Może mieć kłopoty, bo będzie może mieć wniosek do kolegium za zakłócenie spokoju nocy. Ale ona tak wiesz, ona, wie pan, tu się drze, a tu rękoma wymachiwała tak, że złapała
nóż, którym wcześniej obierała pomarańczy. Mm-hmm. Jakoś tak machnęła, że mu ucho nadcięła, ten pan zaprzestał usiłowania, wybiegł przez okno, powie na policję, oni mu ucho opatrzyli, wracają z tym panem, mówią, to tej pani, to pani mu tak to ucho urządziła? On mówi, ja, bo on mnie usiłował. Pytają tego pana, pan usiłował? On mówi, ja nie usiłował, to ona mnie tak dziabnęła. No i wie pan, no ale sąd dał wiarę tej pani. Ale będzie, może mieć kłopoty, dlatego że tu nastąpił znów taki bardzo charakterystyczny eksces intensywny. Ona do odparcia ataku użyła narzędzia nieproporcjonalnie groźnego do tego, którym była zagrożona. Aha, czyli ona powinna się bronić tym samym, czym on atakował. No tu widziałem jakieś trudności natury fizjologicznej, powiedziałbym nawet, ale w zasadzie powinna użyć narzędzia o mniej więcej tej samej sile rażenia. A czy prawo mówi, jaka to ma być broń? Nie. Aha. No, także jest wniosek prosty tutaj do wszystkich pań, że jeżeli panie się kładą spać, no jeszcze szczególnie na parterze, to jednak żeby z boku jakiś świadek był, to już to się nie przejmować, no, do kolegę ze studiów jakiegoś zadzwonić, prosić, żeby przyjechał, jak mąż wyjechał w tym czasie. No, do nas można napisać, mamy na końcu adres, telefon, wpadniemy ewentualnie i trudno, trzeba takie rzeczy szczególnie bardzo pilnować, bo prawo jest prawem. Kończymy, proszę Państwa, trzecie wydanie programu Dyżurny Satyryk Kraju. Mówi się do trzech razy sztuka. Trzeci program już poszedł. Już mamy z głowy. Może pora, 15 godzina w niedzielę, nie jest najlepsza. Wobec tego piszcie Państwo, bo niektórzy może oglądają co innego o tej porze, inni może chcieliby wyjść na spacer, a tutaj Drozda do telewizji wciąga i bidni siedzą. No muszę tego Drozda zobaczyć. Także piszcie Państwo. Poza tym, no, satyra to nie tylko wybory, to nie tylko listy, pisma przeróżne, to również sfery takie, które w telewizji pokazywać można po godzinie 22. Także czas emisji nie od nas zależy. Telewizja nas bardzo lubi, dyrekcja telewizji Polsat przepada za nami, za realizatorami tego programu, więc jak Państwo do nas przyślicie listy, kiedy ma być emitowany, to my przekażemy i oni na pewno się dostosują. Także Państwu dziękujemy. Adres jak zwykle na końcu, na ostatniej planszy. Ściskamy Państwa i pozdrawia Was jak co tydzień Dyżurny Satyryk Kraju, tym razem jeszcze w jesiennej atmosferze.